europejski czas. Norweska telewizja czeka na kogoś z nas. Norweska telewizja czeka na kogoś z nas. Moi kochani, tą krótką rozgrzewką w wykonaniu zespołu Sylaba rozpoczęliśmy finał krajowy drugiej edycji konkursu piosenki Eurowizja dla dzieci 2004! Witam Państwa, Zuzanna Madejska oraz Michał Juszczakiewicz. Pierwszy konkurs odbył się rok temu w Kopenhadze. Polskę reprezentowała Kasia Żurawik. W tym roku Kasia nie śpiewa, Kasia zasiada w jury, jest wraz z nami. Pokaż się, Kasiu, przywitajmy ją brawami. Oto Kasia Żurawik. Katarzyno, jakimi kryteriami zamierzasz się w tym roku kierować, oceniając występy swoich rówieśników? Moim zdaniem piosenka musi być ładnie wykonana, powinna być dynamiczna oraz żywa. I tu oczywiście brawa chyba całego jury, które również tymi samymi kryteriami będzie się kierowało. Dziękujemy serdecznie. Finał tegorocznego konkursu Eurowizji odbędzie się w Norwegii, w słynnej górskiej miejscowości Lillehammer, gdzie w 1994 roku odbyła się zimowa olimpiada. A o tym, kto pojedzie do Lillehammer na ten konkurs galowy, zadecyduje jury w składzie. Pan Ryszard Wolański, przewodniczący jury, publicysta, autor wielu programów muzycznych Telewizji Polskiej. Pani Justyna Holm, poetka, autorka tekstów piosenek, w tym również oczywiście dziecięcych. Pani Barbara Kolago, Telewizja Polonia, autorka programów muzycznych dla dzieci. Pan Marian Pysznik, reżyser legendarnych już festiwali w Kielcach i Koninie. Pan Lech Nowicki, Telewizja Polonia, kierownik redakcji repertuaru. Oraz jury młodzieżowe. Katarzyna Żurawik, uczestniczka Eurowizji dla dzieci w Kopenhadze w zeszłym roku. Barbara Frąckiewicz i Dawid Wasilewski, prezenterzy programu 5-10-15. Agata Załuska, tegoroczna laureatka Nagrody Telewizji Polskiej na Festiwalu Piosenki Anny Jantar we Wrześni. Oraz Marta Jakubowska. Spośród kilkudziesięciu nadesłanych utworów jury wybrało tylko 12. Młodzi wykonawcy, a tutaj przypominam, wszyscy oni są autorami wykonywanych dzisiaj piosenek, przez ostatnie dwa dni wspólnie przygotowywali się do dzisiejszego występu. Podczas warsztatów muzycznych odbyło się losowanie kolejności występowania na dzisiejszym koncercie. Nikt nie chciał wylosować jedynki, ale cóż, zawsze ktoś musi być pierwszy. Czy jury jest gotowe? Gotowe, jury gotowe. A publiczność? A więc zaczynamy. W takim razie, Zuzanno, krajowy finał drugiego konkursu piosenki Eurowizja dla dzieci 2004. I tutaj chyba możemy uznać, możemy? Tak. Czyli 3-4. Uznajemy za otwarty. Studio piosenki Fart z Bielska Podlaskiego. Każdy z członków odnosi sukcesy indywidualne, ale lubią też występować wspólnie. Spędzają ze sobą dużo czasu, także podczas wakacji. Mają różne zainteresowania, lecz łączy ich miłość do muzyki. Oto oni. Sylwia, Karina, Paula,
Karolina, Violetta, Paweł, Emilia, Karol. Witamy gorąco zespół Fart. Brawa dla nich! Ile czasu śpiewacie razem? Około 5 lat. To trudno napisać wspólnie tekst piosenki? Napisanie piosenki było dla nas przyjemnością. Trzymamy kciuki za waszą prezentację. Oto przed nami zespół Fart. W piosence Śpiewaj! Julia Kopczyk ma 12 lat, jest świetną uczennicą. Od burmistrza Złotowa co roku dostaje stypendium naukowe. W przyszłości chciałaby zostać lekarzem pediatrą. Nie znosi zupy ogórkowej. Uwielbia śpiewać, tańczyć i podróżować. Jakie brawa dla Julii oczywiście. Witamy ją gorąco. Stypendium naukowe burmistrza Złotowa. To naprawdę duży sukces. Od 2 lat, zdaje się, otrzymujesz to stypendium? Tak, otrzymuję je od 2 lat. I dzięki temu stypendium co możesz realizować? Swoje najskrytsze marzenia. A to w takim razie jaką tu musiałaś mieć średnią? Jak ty się musisz dobrze uczyć, jeśli dostałaś takie stypendium? Ja miałam średnią 5,70. Brawo. Brawa. Brawo dla Julii, 5,70. Julia, jaką piosenkę przygotowałaś na dzisiaj? Przygotowałam piosenkę pod tytułem Jestem, jaka jestem. Julia Kopczyk w utworze Jestem, jaka jestem. Są obrazy, które płyną z serca, rwące nurty
płyną świat daleki. W moich myślach są obrazy moje do marzenia. Mnóstwo zwierząt i oazy. Jestem taka, jaka jestem, kocham życie. Jestem taka, jaka jestem, kocham drzewa. Jestem taka, jaka jestem, kocham łąki. Jestem taka, jaka jestem. Lubię chodzić nad strumykiem, kiedy słońce płonie, bo w odbiciu wody widzę, jak mi błyszczą dłonie. Czasem siadam na kamieniu, wołam ptaki po imieniu, patrzę w niebo. Jestem taka, jaka jestem, kocham życie. Jestem taka, jaka jestem, kocham drzewa. Jestem taka, jaka jestem, kocham łąki. Jestem taka, jaka jestem. Patrycja Kowalska, 14-latka ze Szczecina, debiutowała w programie Od przedszkola do Opola. Potem występowała w zespole Arfik. Dziś jest uczennicą szkoły muzycznej drugiego stopnia. Gra na flecie poprzecznym i fortepianie. Patrycjo, tekst wyobraźnia, skąd ten pomysł? Natchnienie, po prostu. I czy tak natchnienie samo zstępuje na tak. Młodego poetę? No. Jak cios. Tak. Patrycja Kowalska... W piosence Wyobraźnia. Czasami mam wrażenie, że zadaję się z dziwnymi ludźmi, bo wyobraźni za grosz. Mam wrażenie, że w tłumie obcych twarzy już nie znajdę się. O sobie chyba wiele wiem, a jednak ciągle dziwi mnie, że zgłębiam w sobie tajemnice nieodkryte. Wyobraźnią żyję, to mój własny świat. Bujam w obłokach, kiedy tylko mam czas. Wyobraźnią żyję, to codzienność trwa. Wyobraźnią żyję, niezwykle tak.
Graffiti, zespół wokalny z Głogowa. Dziś poznamy tylko niewielką część zespołu. Graffiti śpiewa bowiem prawie setka dziewczyn i jeden chłopak. Wszyscy są ze sobą bardzo zżyci. Lubią podróżować i zwiedzać świat. Dziś zespół Graffiti reprezentują Dominika, Margareta, Laura, Emilia, Marta, Iga, Natasza, Karolina. W waszym zespole jest 100 dziewcząt i jeden chłopak. Powiedzcie, jak on sobie z wami radzi, co? Radzi sobie bardzo dobrze, nie ma najmniejszych problemów i nawet mu się to podoba. No, nie dziwię się. Nie dziwię się, padło z widowni, tak, brawa dla tego wielkiego nieobecnego dzisiejszego koncertu. Jesteście w grupie, która od jak dawna pracuje nad piosenką, którą dzisiaj wykonacie? Nad piosenką pracujemy jakieś 2 tygodnie. 2 tygodnie? Słowa również wspólnego autorstwa, czy może któraś z was? Słowa w większej części ułożyłam ja, ale przy pomocy koleżanek. Rozumiem, zobaczymy, jaki jest wynik tej pracy. Graffiti w utworze Dogonić Marzenia. Agata Stodolna ma 11 lat, mieszka w Toruniu. Bardzo lubi zwierzęta. Oprócz psa ma w domu jeszcze 4 inne stworzenia. Uczy się angielskiego, włoskiego i niemieckiego. Uwielbia ogórki konserwowe. Jest laureatką wielu krajowych festiwali piosenki i międzynarodowego Il Tralcio d'Oro, gdzie śpiewała po włosku. Brawa dla Agaty! Agato, mówisz wieloma językami? No tak trochę. A zaczynasz dopiero, tak? Tak. A to takie już poważne przygotowanie zawodowe? Kim ty chcesz zostać, jak dorośniesz? Aktorką. A właśnie. I dlatego co, język angielski, niemiecki i włoski. O tych 3 krajach myślisz, o ekspansji na te 3 kraje, tak? Tak. No to brawo, trzymamy kciuki za sukces. A co z twoim domowym zoo? Masz psa, tak? Chomika? Tak, i 2 szynszyle. A kto się nimi teraz zajmuje? Babcia. A, tak, to brawa dla babci. Pozdrawiam ją gorąco, tak, oczywiście. Agata Stodolna w piosence To samo. Słuchajcie, dorośli nie rozumieją nas. Dlaczego ciągle muszę być na czas? Może w końcu zobaczą, że nam strasznie w szkole nudzi się. Co dzień to samo.
proszę być na czas. Może w końcu zobaczą, że nam strasznie w szkole nudzi się. Dorośli nie rozumieją nas, dlaczego ciągle muszę być na czas. Może w końcu zobaczą, że nam strasznie w szkole nudzi się. Anna Węclewska, 14-latka z Łodzi. W tym roku kończy szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Gra na flecie poprzecznym i fortepianie. Ostatnio zapisała się na kurs samoobrony. W przyszłości chce zostać psychologiem. Adrianno, myślisz, że ta samoobrona przyda się później w zawodzie psychologa? No nie wiem, no ale myślę, że tak. Słyszałem, to znaczy Adrianna, zanim pojawiła się na scenie, błagała mnie, żebym nie pytał ją zbyt długo, natomiast miała do mnie wielką prośbę i zaraz tę prośbę nam wszystkim ujawni. Chciałam pozdrowić całą moją kochaną rodzinę, wszystkich znajomych i oczywiście ratowników z Ostrowo. Dzięki nim Adrianna czuła się bezpiecznie podczas wakacji. Oczywiście. A teraz czuję się bezpiecznie, bo ja już zapowiadam, że nie będę jej więcej pytał. Tak, tylko po prostu powiemy, że za chwileczkę zaśpiewa dla nas Adrianna piosenkę pod tytułem Chcę pamiętać. Wiem, że to prawda, nie blef, gdy powraca. Słowa miały nowy sens, gdzie
zostać chcę. Jesteśmy już na półmetku. Zanim poznamy kolejnych 6 wykonawców, proponuję krótki, taneczny przerywnik w wykonaniu zespołu Grawitacja. Gorące brawa! As we walk to the window, the cashier was scared, she asked for my info. The manager arrived with 2 guys, that's an insult. That's the cold, Mr. Coles. We talking about $5 million here. This ain't Play-Doh, though. And your horoscope red, you gon' slay those. We got Scribbles, Anthony Acid, rocking the show. Special guest star, Mark Bronson. First 500 just went crazy when he let they answer. And all he did was plug me in. I got the charge and got they bras and ran through they whole department. Paweł Pietrzyk, uczeń 3 klasy gimnazjum w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi w Brzegu, członek Teatru Muzycznego Loża i stylizowanej grupy tańca ludowego Piast. Pisze wiersze i z nich powstają teksty piosenek. Piętą achillesową w szkole są przedmioty ścisłe. Swoją przyszłość chciałby związać ze śpiewem. Pawle, domyślam się, że strój wiąże się z charakterem utworu. Tak, na pewno. Paweł Pietrzyk w piosence Rock'n'Rollowe Sny. Rano wybudza mnie ze snu. W lustrzanym swym odbiciu na głowie widzę punkt. Nie szczędząc już sąsiad, na full rozkręcam dysk. Noc poruszyła mnie jak fantastyczne sny. Wybiegam szybko z domu na 8:05. Autobus linii miejskiej dziś znów nie zabrał mnie. Pan szofer i tym razem siarczystą wiochę złał. Lecz dzisiaj mu wybacz, zostałem tu nie sam. Zaranżował mnie jej widok, cienki seks. Spytałem zaraz, ty też spóźniłaś się. Po chwili zapomniałem, że czas nie goni mnie. Tak rozpocząłem kolejny ostry dzień. Bunt na głowie, bunt, pragnie sny. Bunt na głowie, bunt, pragnie sny. Bunt na głowie, bunt, pragnie sny. Rock'n'rollowe sny, rock'n'rollowe sny. Rock'n'rollowe sny, rock'n'rollowe sny. Rock'n'rollowe sny, rock'n'rollowe sny. Rock'n'rollowe sny. Na strój ulicy i miejski bar tak towarzyszył nam gdzieś przez pół dnia. W majowych strugach deszczu na randewu, a obok nas nędzący tłum. Leon potężny jak szczyty tam zaprasza wszystkich filmowy świat. W fotelach miękkich tacy jak my patrzyli w ekran. Na niebie, na niebie pełnym gwiazd maluje swoje szczęście, mój zodiakalny znak. Na niebie, na niebie pełnym gwiazd maluje swoje szczęście, mój zodiakalny znak. Mój zodiakalny znak, mój zodiakalny znak. Brutalnie nie wiem jak, zupełnie nie wiem skąd.
światło i informacji puls uświadomiła mi, że to był właśnie sen. Ojciec jak co dzień kazał rano wyjść. Sąsiad spóźniony do pracy rano szedł. Dzwoni telefon, słuchawce miły głos. Mój sen odezwał się. Monika Bekalarska, 12-latka z Poznania, gra na fortepianie. Debiutowała w programie Od przedszkola do Opola, gdzie zdobyła pierwsze miejsce. Od najmłodszych lat śpiewa w chórach. Mając 8 lat założyła ze swoimi przyjaciółmi zespół Philosophie de la Vie. Nagrywa własne piosenki w domowym studiu. Moniko, Philosophie de la Vie w wieku lat 8. Skąd ten zadziwiający tytuł zespołu? Znaczy ja nie wiem, jakoś tak to się złożyło, to jest... filozofia życia, nasze piosenki są dość właśnie opowiadające o życiu, więc tak jakoś zdecydowaliśmy, że tak będzie właśnie. A jaka jest twoja philosophie de la vie? No, na pewno być szczęśliwym i robić to, co się w życiu uważa za dobre i tak właśnie robić. I tak trzymaj. Monika Bekalarska w piosence Mur. Wiele lat budowany złością, cegła po cegle, gniew po mur, przez pokolenia łzami murowany. Dominika Guzek i Kasper Zborowski. Duet, który powstał podczas ostatnich wakacji. Spotkali się w Rabce na warsztatach muzycznych i postanowili śpiewać razem. 15-letni Kasper uczy się grać na gitarze. Jego hobby to dziennikarstwo. Prowadził audycję w radiu, teraz jest prezenterem 5-10-15. 13-letnia Dominika lubi tańczyć, śpiewać, grać w siatkówkę i pływać. To taka bardzo szybka fascynacja artystyczna, bo to spotkanie to niezbyt dawno temu się odbyło. No i chyba jedna z szybszych w ogóle w kręgu muzycznym. Prawda? Gracie szybko? Tydzień już jesteśmy ze sobą w sensie, że ćwiczymy.
No i efekt naszej pracy tygodniowej zaprezentujemy za chwilę. Czyli dzisiaj premiera. Tak można powiedzieć. Światowa. Dominika Guzek i Kasper Zborowski w utworze Czary. Tak chciałem się nauczyć grać, żeby koncert swej dziewczynie dać. Więc gitarę wziąłem w ręce dwie, uderzyłem w dur, zabrzmiało C. Grałem prawie tak jak z nut, co to miłości fałszowałem ciut. Do gitary dorzuciłem śpiew, ale usłyszałem śmiech. Moja miła, czy rozumiesz, że Agata Korwin, 10-latka z Nowego Sącza. Interesuje się modą, próbuje projektować biżuterię i ubrania. Wszystkie swoje projekty opisuje w specjalnym katalogu. Ciekawi ją świat baśni, zwłaszcza podwodnych, związanych z syrenami. Jest fanką Majki Jeżowskiej, wie o niej wszystko. Chciałaby wziąć udział w quizie na jej temat. Na razie urządza quiz rodzicom. Agatko, to, że interesujesz się modą, to widać na pierwszy rzut oka. Dziękuję. A jednocześnie śpiewasz dzisiaj piosenkę swojego autorstwa. Tak, to jest piosenka o swoim zdaniu. Znaczy, że każdy musi mieć swoje zdanie, powinien mieć. Każdy ja powinien, tak? Zdanie. Ty masz swoje zdanie. Tak. Dzieci powinny mieć swoje zdanie, tak. A my, dorośli, powinniśmy to zdanie respektować i uszanować. Tak. Teraz chcesz śpiewać czy rozmawiać dalej? To już jak pan woli. No, ja myślę, że uszanuję twoje zdanie, jeżeli zapowiemy twój utwór. Dobrze. Agata Korwin w piosence Swoje zdanie. Bo mama, tata, siostra, brat wiedzą, co dla mnie jest najlepsze i mam to robić tak i tak. Co ubrać, zjeść, zaśpiewać, kiedy na spacer mogę iść, jakich przyjaciół sobie dobrać, czy mam być szczupła, czy mam być. A ja swoje zdanie mam, nie wiem, czego chcę, więc nie żadne takie tam, nic nie może zmienić mnie. Wiem, co mówię i co myślę i niezmiennie przy tym. Bo ja jestem zawsze z tobą i swoje zdanie mam.
bywa bardzo śmiesznie, jak siostra ubierze star łak, a mnie wyśmiewaj w oczach, jak ty wyglądasz tak jak strach. Mówią, że brak mi smaku pustu i robią wciąż z tego zamęt. Na każdym kroku powtarzają, że muszę znaleźć w sobie damę. Kwadro, czyli cztery gimnazjalistki. Nazwa zespołu powstała od pierwszych liter ich imion. Kamila, Weronika, Ania, Dominika. Każda pochodzi z innej miejscowości. Dzielą je setki kilometrów, ale łączy przyjaźń i miłość do muzyki. Spędzają razem dużo czasu, także na wakacyjnych i festiwalowych wyjazdach. Kochają teatr i musicale. Moi drodzy, taka współpraca na odległości setek kilometrów między wami, tak? Tak. Bo po kolei jesteś z? Tarnobrzeg, Łódź, Leśniakowizna, Selec-Kujawski. I co, online, sztywne łącze, internet, jak to opowiedzcie, jak to internet, rozwiązujecie? Chyba najbardziej internet. Internet, telefony. Telefony, dokładnie. Kto jest sponsorem? Rodzice, tak? Rodzice, tak, jak najbardziej. Brawa dla sponsorujących ten zespół rodziców. Zespół Kwadro i Łap Życie. Nie!
Natalia Goerny. Ma 12 lat, mieszka w Toruniu. Lubi pływać, jeździć konno, podróżować, objadać się pizzą i hamburgerami. Zajęła 2. miejsce na olimpiadzie języka angielskiego. Uczy się też francuskiego. Stara się doskonalić swój warsztat wokalny. Kilka słów na temat tego, co już do tej pory zrobiłaś. Natalia, jakie masz osiągnięcia? To znaczy, na razie śpiewam tylko profesjonalnie od roku, to na razie małe. Znaczy, ale największe to tutaj. Tu, tak? Tak. Ale od roku profesjonalnie za pieniądze. Nie. Nie, profesjonalnie? Na czym polega profesjonalizm według ciebie, Natalio? Że więcej jeżdżę na różne konkursy, festiwale. Czyli traktujesz to zawodowo? Tak. Marzenia w wykonaniu Natalii Goerny. Niestety ostatnia 12 piosenka krajowego finału 2. konkursu piosenki Eurowizja dla dzieci 2004. Nasze szanowne jury udało się na obrady, a w tym czasie zapraszam na scenę zespół Hand to Hand. Zapraszamy na scenę wszystkich dzisiejszych wykonawców. Prosimy przewodniczącego jury
pana Ryszarda Wolańskiego o ogłoszenie werdyktu. Wielkie brawa dla jury oczywiście. Szanowni Państwo, 10-osobowe jury, któremu miałem zaszczyt i przyjemność przewodniczyć, postanowiło, że zwycięzcą finału krajowego drugiego konkursu piosenki Eurowizja dla dzieci Lillehammer 2004 jest zespół Quadro. 20 listopada o godzinie 20.15 w miejscowości Lillehammer młodzi piosenkarze z 18 krajów będą walczyć o główną nagrodę. Słuchajcie, co czujecie? Szok! Ja nic nie powiem, może... Ogromną radość. Nie wiem! Brawa, brawa dla zespołu Quadro! Trzymamy wszyscy ręce w górę, kciuki, moi drodzy, za wasz występ w Lillehammer. Wielkie brawa dla wszystkich występujących w dzisiejszym koncercie. Brawa dla jurorów! I brawa dla wspaniałej publiczności w studiu i przed telewizorami. I jeszcze raz posłuchajmy zwycięzców. No.